Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale, oczywiście z gry, jaką jest Pokémon Fire Rush. No i jak pamiętacie, mimo tego, że mamy przygody teraz w Alolii, to jednak w tym momencie jesteśmy w regionie Kanto, ponieważ tutaj przyjechaliśmy na tą całą wycieczkę, spotkaliśmy starych znajomych, Brocka, Misty, z Brockiem już walczyliśmy, chociaż tej walki w anime nie było, bo on walczył z Kiawę, no ale walka, która teraz się rozpocznie, była w anime i była to walka, słuchajcie, Ash versus Misty. Ash w tej walce użył, słuchajcie, Pikachu i też właśnie my tak zrobimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No, a my już lecimy z tą walką. Tak, w końcu czas, żebym cię zobaczyła ponownie. Minęło już dość dużo czasu, od kiedy pokonałam cię, no proszę, patrzcie. Misty tylko jeden Pokémon, no aż też użył jednego Pokémona, tak jak mówię, Pikachu versus Gyarados. Teoretycznie powinno być łatwo. Co nie? Teoretycznie, bo Gyarados, Pokémon wodno-latający, mimo tego, że zawsze dla mnie ten latający typ był dziwny. No to 4 razy super efektywnie od elektryczności. Aczkolwiek ten Gyarados czymś się różni, tak samo zresztą jak Steelix Brocka, ale patrzcie na to. Dokładnie, Mega Ring. W tym momencie, słuchajcie, Gyarados traci typ latający, ma typ wodny, ale dalej wodny został, ale jest typ ciemność. Ale nawet jak to nie jest 4 razy super efektywne, a 2 razy super efektywne, no to niestety wystarczy. Więc to nie była długa walka, no niestety, niestety. Jak za starych czasów, no proszę. No i Kukui mówi, że to tyle, jeżeli chodzi o naszą lekcję. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili. Zbierajmy się do szkoły. No i proszę, słuchajcie, znowu. Tak, lepiej choć idźcie już spać, dokładnie. Nowy dzień i nowa przygoda. Co tym razem? A, dzisiaj mamy wolny dzień. Rób cokolwiek chcesz. Natomiast Rotom Dexna mówi, zeksplorujmy las niedaleko szkoły. Dobra, tak też zrobimy. Tak też zrobimy, więc słuchajcie, zmiana poksów, dajmy może, no Lee ten musi trenować, bo on jeszcze, no niestety nam nie ewoluował, więc jedyny, też nie, no Rowlet też bez ewolucji, ale Rowlet ma trochę wyższy poziom. Słuchajcie, tu jest ten las, więc rozumiem, że Mele Mele Forest, co nie, no dobra, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. I proszę, ludzie, proszę, jest i on. Zobaczcie, pewien tajemniczy Pokémon. Nic nie mówi. Rotom Dex nam tylko mówi, że ten Pokémon wygląda, że jest w tarapatach. I Cosmog, słuchajcie, do nas dołącza. Może Lili będzie miała jakiś pomysł, co z nim zrobić. No nie, słuchajcie, nasza ekipa coraz bardziej się rozwija. W tym momencie mamy 3 towarzyszy, wśród nich jest Cosmog, z którego, no co prawda, korzystać nie możemy w walce. Jaki on jest mały w porównaniu do tego Rotoma i Pikachu, masakra, prawie go wręcz nie widać. Trzeba się naprawdę przyglądać, słuchajcie, żeby go zobaczyć, ale dołączył do nas, jak najbardziej. Czyli słuchajcie, musimy iść do rezydencji Lili, rozumiem, bo chyba tam na nas czeka. Zresztą zaraz się przekonamy. Dobra, zobaczmy, czy on jest. Jest i Lili, ale jest też... O kurcze, słuchajcie, to jest, jeżeli się nie mylę, matka Lili, czyli Lusamin. Aż, co to za dziwny Pokémon. Tak, och, a gdzież moje maniery? To jest moja matka, Lusamin. Lusamin, och... tak, zawsze jest świetnie poznać jednego z przyjaciół Lili. Jesteś tak słodki, jak mówiłam. Aha, spoko. Matko, proszę. Tak, no wyglądam teraz takiego zaniepokojonego. Aha, może walka mnie uspokoi. Genialne myślenie. Słuchajcie, w anime tej walki nie było, więc mogę walczyć kim chcę, no więc wybór idealny, ognisty Pokémon na lodowego. Dobra, dawaj miotacz ognia. No, długo to nie trwało, oczywiście. Świetnie, Lili pokonana. No to dobrze. O, tak, jak widać, Nebi się uspokoił, dokładnie. Ona, słuchajcie, Cosmogowi, bo to jest oczywiście Cosmog, nadała imię i tym imieniem było Nebi. Podoba ci się Nebi, prawda? Musimy w końcu jakoś cię nazywać. Może profesor będzie wiedział, co jest z nim, okej. No, Lusamin, proszę, jaka miła. Cieszę się, że będzie, wiecie, że mogła poznać tutaj nas świetnie. No to słuchajcie.
Musimy iść do pana profesora. No to tak też robimy. Tak też robimy, zagadamy do niego, dowiemy się, czy coś powie na temat tego tajemniczego jednak Pokemona. Zapytajmy się. Cóż tam znalazłeś, kuzynie? Dobra. Musi nam powiedzieć, słuchajcie, że nigdy nie widział czegoś takiego wcześniej, ale będziemy o tym się martwić jutro. Dobra, więc musimy iść po prostu prawdopodobnie spać. No i Rotomdex nam mówi, żeby zmierzać do szkoły. Dobra, Kukuj sam nie wiedział, wiecie, czy nam jakoś pomoże. Na razie nam chyba nie pomoże. Więc no dobra, zobaczymy. Może na lekcji coś powie więcej. Przekonamy się. Co tam ludzie mówią? Będzie ciężko, ale co będzie ciężko? Ej, jakieś zadanie, słuchajcie, ważne. Jego miejsce. Ej, dobra, kolejna wycieczka. I to jest wycieczka, która podoba się Sofoklesowi, czyli gdzieś, gdzie pewnie będzie dużo, wiecie, Pokemonów elektrycznych. Science Place. Tak, dla niego to, wiecie, odwiedzanie takiego naukowego miejsca nie jest zbyt ekscytujące. Bo Lusa mi nawet przybyła. Dobra, już zaraz siądę. Jest tu Lusamin, dobra, siadamy, posłuchamy. Na dzisiaj zaplanowaliśmy wycieczkę do Eder Paradise. Jest tam cała masa dzikich Pokemonów. No i pani Lusamin rządzi w tamtym miejscu. Tak, zawsze bym chciała robić coś dla swojej małej dziewczyny. A, okej. Czyli tutaj wiecie, no w końcu jej córka tutaj przecież jest w tej szkole. Tak, będzie super w ogóle wycieczka. Czyli musimy udać się na łódź w Hawali City. Okej, dobra. No to już wszystko jasne. Eder Paradise to dość ciekawe miejsce. Więc zaraz się tam, słuchajcie, wybierzemy. Dobra, gdzie jest ta łódź? Gdzie jest ta łódź? Łódź jest gdzieś tutaj. Ciągle mylę, że to jest w tym miejscu, a to przecież gdzieś tu. Dobra. Dawaj. I tutaj jest Lapras, to raczej nie. Czekajcie, o dobra, to nas do Eder Paradise może zabrać, więc dobra, musimy jechać tutaj. Może być, czyli teraz słuchajcie. Jesteśmy na wyspie. Owszem, jesteśmy na wyspie. Tutaj jest cały ten instytut. Tutaj mamy trawy, czyli to tylko nam mówi, że rzeczywiście dzikie poksy też na tej wyspie gdzieś pewnie występują. Natomiast my już nie czekajmy, wejdźmy do środka. Witaj w Eder Paradise. Reszta klasy przybyła wcześniej i już są tutaj w budynku. Mam na imię Faba. A no proszę, znamy go z gier. Dobrze, kto grał w Siódmą Genę, to wie, o kogo chodzi. Dobra. Ej, przygląda się rzadkiemu Pokemonowi, którego posiadamy, czyli oczywiście Kosmogowi, znanego mu na razie tutaj jako Nebi. I zamierza przeprowadzić parę testów. Ja nie wiem, czy ja się na to zgadzam. No nie wiem, dobra, na razie nam towarzyszy, więc chociaż tyle dobrego. O, proszę, unikaj pokoju pani Lusamin. No świetnie, nawet nie pozwalają mi tam wejść, super. No dobra, słuchajcie, widzę, że trochę tutaj sobie powalczymy. Dactrio, o, takie stalowe poksy to mi pasują, chociaż ten Sucker Punch trochę bierze. Ale dobrze, słuchajcie, to jest odpowiedni moment, żeby Litten zaczął naprawdę porządnie trenować. Sligu. Kurczę, czy ja sobie z nim poradzę? No nie wiem. Może użyjmy Trasha, to jest w sumie potężny atak. I wystarczy. Dobra, udało się, świetnie. Teddy, co za ksywa. Dobra. Rozumiem, że tu mogę się... O nie, liczyłem, że mogę leczyć poksy w tym miejscu, ale wychodzi na to, że nie. Więc coś czuję, że zmarnujemy dużą, bardzo nawet dużą liczbę przedmiotów leczących. A wiecie co, sobie muszę chyba te super potiony zacząć je zużywać, bo kurczę, za dużo tego mam. Gdzie myślisz, że idziesz? No, nie wiem, przed siebie po prostu. Herdier. Zobaczcie, niby wycieczka, niby nas tutaj wprowadzili, a gdzie bym nie szedł, to wszyscy jacyś źli, że tu w ogóle jestem, co nie? Dobra, miotacz ognia robi swoje. Luminion, o, no to może zmienimy, Kaidu z nich wejdzie. Czemu nie, z tym Pokemonem byłyby raczej dość marne szanse. A myślę, że jeden Leaf Blade w przypadku oczywiście naszego rolecika robi swoje. Dobra, Yari pokonany. Kurczę, jeszcze nie wyleczyłem sobie poksa. No dobra, zobaczymy, kto tam jest jako pierwszy. Oj, jeszcze Shelgon. Nie, dobra, słuchajcie, tutaj to potrzebny nam ktoś inny. Dobra, słuchajcie, Lycanroc musi zacząć trafiać z tego Stealthrocka, trzymajcie za niego kciuki. No, jak będzie atakował tak jak teraz, to ja to szanuję, naprawdę. Trambik, o, jakby on oberwał, to byłoby świetnie.
No słuchajcie, nie pamiętam kiedy ostatnio mój Pokémon 3 razy trafił ze Stone Edge'a, więc jestem ewidentnie zadowolony. Może być, no i mówię, używajmy tych leczących przedmiotów, wszystko się może przydać, co nie? No dobra, na razie musimy spotkać tutaj resztę uczniów z naszej szkoły. Czy się zagubiłem? Nie, idę w określonym kierunku. O, mógł. Okej, czyli to jest, wiecie, to nie jest zwykły mógł, moi drodzy. To jest mógł oczywiście, mógł alolański. No kow, dobra, to będzie raczej słabe, świetnie. To poparzenie mnie uratowało tyłek, bo inaczej byłaby szybka porażka niestety. Dobra. Naprawdę przydałoby się tutaj miejsce, w którym można leczyć poksy, no ale no nie ma, to nie ma, to nic nie zrobimy. Co my tu mamy? Full Restore. Tu na ścianach coś do przeczytania? Nie, absolutnie nic czytać się nie da. Pewnie jakaś naukowa gadka, co nie? Dobra, może tutaj? Tak, kieruję się prosto do twojego biura, stary, dokładnie. Dobra. No nie, no. Więcej takich Pokémonów poproszę tylko. 4 razy super efektywnie od ognia. Czego chcieć więcej? Vibrava. To może zmienimy. Vibrava może, oprócz tego, że smok to jeszcze, wiecie, ziemny Pokémon, więc... trochę bierze. No jeszcze flinchuję. Dobra, dawaj, dawaj, rolecik. Leaf Blade, jeden i potężny. Kurczę, brakło. Ale żyjemy? Brawo. Rowlet, jak widać, słuchajcie, walczy do samego końca. Drifblim. Dobra, Drifblim oprócz tego, że duch, to oczywiście Pokémon latający, więc Stone Edge. Dobra, na razie słuchajcie, mój Lycanroc ma 100% celności, jeżeli chodzi o Stone Edge'a. A 4 ciosów już użył, więc to naprawdę jakieś małe moje rekordy. Tylko tyle powiem. Powolutku je pobijamy. Czekajcie, jego nie, Kaidusa. Owszem, leczymy. I tu coś będzie ukryte. Tak, jestem tutaj gościem, dokładnie. Tutaj Nugget, no wszystko się może przydać. Na drugim miejscu jest Kaidus, no dobra, no to lecimy. Tak, wszyscy tylko zatrzymaj się. Naprawdę, nie rozumiem, słuchajcie, sensu robienia wycieczek, jak nas potem wszędzie zatrzymują. Electabuzz i Magmar, znane, rzekłbym, że połączenie. Dobra, dawaj plak, ale może plak to rzeczywiście niech idzie w Magmara. Moje Pokémony są niestety... jeszcze poparzenie. Są niestety wolniejsze, no ale no, nic nie zrobię. Może użyjmy, słuchajcie, jakiegoś ciosu typu duch. Może będzie w miarę dobre, bo wiecie, specjalny atak zawsze się przyda. Dobra, zdąży użyć, to chociaż tyle plusów. Electabuzz leży. I... to nie wystarczyło, to niestety... Ej, ale nie z ognistego ataku, może lepiej z tego bajta. Teraz jeszcze, dobra, jemu się niestety nie uda, już to wiemy. A bajt? Bajt wystarcza, chociaż tyle plusów z tego wszystkiego, że Litten sobie jako tako radzi. No dobra, ale... ale, leczymy się oczywiście. Czy to jest koniec? Nigdy, wiecie, czasami lubię tak mega mocno się podleczyć akurat, jak jest, kurczę, jakieś możliwość leczenia, Pokémon Center czy cokolwiek, a nie spodziewałem się. O, nie, no dobra, tutaj nic z nas nie leczy na szczęście. Typus disk, okej. Do tych gości nawet się podejść nie dam. Dobra, czyli rozumiem, że... O, to Faba jest, dobrze, tutaj jesteś. Moje, tak, badania ukazały potęgę i zdolności, żeby używać teleportacji. O, poinformujecie, jeżeli dowiem się czegoś więcej. Aha, moja klasa jest tutaj, świetnie. O, i Lili w ogóle przeprowadzała, zobaczcie, tutaj tę wycieczkę. No, no w sumie kto inny jak nie ona. Tak więc to jest cała wycieczka. Wybaczcie, że moja mama była zbyt zapracowana. Ale mam nadzieję, że się spisałam. No co, kukuj, och, świetnie się spisałaś, Lili. No i jest również aż, no i nas oczywiście minęła, słuchajcie, cała wycieczka. Trochę spóźniony, kuzyn, no troszeczkę. No tak, tak, dokładnie, uczę się wiele o naszym nowym przyjacielu, czyli pewnie chodzi oczywiście o Kosmoga. Mam nadzieję, że wszyscy się dobrze bawili, wracajmy do domu. No i prawidłowo. Dobra, słuchajcie, kolejny dzień zakończony, troszkę się tutaj działo, bez wątpienia. Dzień dobry, aż na dzisiaj mamy zabawną lekcję. Mam zabawną lekcję zaplanowaną dla ciebie. Kosmok, co jest? Ej! Słuchajcie, Faba nas poinformował, że Kosmok ponoć może teleportować. I Kosmok naprawdę teleportował.
Wygląda to, że Nebi teleportował nas. Chciałbym wiedzieć, gdzie jesteśmy. Słuchajcie, nie mam bladego pojęcia, gdzie jesteśmy. Taka prawda. Powiem wam, że nie wiem. Zobaczymy. Aha, są tutaj trenerzy. Czy jestem gotowy w ogóle? No mam taką nadzieję. Okej, okay, masz Charizarda. Nie, masz Rockrafa. Też średnio. I... wow, kryt, właśnie mówię, co to takie mocne? Co to takie mocne, a tu kryty dostaje, no świetnie. Dobra, weź to zakończ. Rockraft to w końcu nie powinien być w żadnym wypadku problem. Dobra, załatwione. Słuchajcie, Kosmog nas gdzieś teleportował. O co chodzi, dlaczego to zrobił? Kogo się przestraszył? Co on się przestraszył, kurczę kuku? Ja nie wiem, nie mam tego pojęcia. Zobaczymy. Co my tu mamy? Ether, okej. Okay. Dobra, kolejny. Tak, rozpocznijmy walkę. Ja to z wielką chęcią. O, Pikipek. No i takie pokemony, to jest, z takimi to ja mogę walczyć. Bez żadnych problemów, absolutnie. Yangus. Okej, no to takie, wiecie, dwa alolańskie pokemony. Nie robiące za dużej przewagi. Ale ten tylko by chciał ewoluować, no ale jeszcze się musi troszkę wstrzymać. Kolejna przeciwniczka, też gotowa, no wszyscy tutaj gotowi. Co tam masz? Też Pikipek, no nie mów mi, że Pikipek i Yangus, że tak po prostu zmałpowaliście od siebie. Nie, Rockraft, dobra, ja już słuchajcie, nauczony mądrościami zmieniam, tylko może zmieńmy na Lycanroca, no w końcu on to nigdy nie dostanie tego expa, jak tak dalej będziemy to robić. Nie no, musi trenować. Dobra, tu się kryje Elixir, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. No i jest kolejna. Nie rozumiem, nie rozumiem, co ona tam do mnie powiedziała. Jeżeli ktoś umie, to niech mi to przetłumaczy. A nam się trafił smok, okej. Okay. Więc widzicie, ja to w ogóle z grubej rury od razu trash i jazda. Dobra, tylko już patrząc na to, co tu się dzieje. O, jeszcze Pikachu, no to w sumie dobrze, że może zmiana. Niech wchodzi Rockraft i potężny Stonecz. Jak widzicie, Lycanroc po ewolucji zaczął w końcu, no trochę z takim opóźnieniem, ale trafiać. W ogóle uczy się Stone Edge'a. Znaczy nie Stone Edge'a, Stone Edge'a ma, tylko Rock Slide'a. Nie, 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 powiem wam tak, zostawiamy to. Czy tu jest jakieś przejście? Nie, już myślałem. O kurcze, proszę, kogo my tutaj mamy, słuchajcie. I teraz, słuchajcie, mamy walkę z Gladionem i to była walka 1 na 1. I aż w tej walce używał Lycanroca. I my tak zrobimy, już wiecie, ten nasz drogi Rockraft po ewolucji, aż nie spodziewałem się zobaczyć kogoś takiego jak ty tutaj. Trenuję jednego z moich Pokemonów, chcesz pomóc? Z wielką chęcią. Słuchajcie, to jest walka 1 na 1 i ma... Silvaliego. Przez chwilę myślałem, że to... Type 0, ale nie, to chyba rzeczywiście Silvali. Mi to zawsze, jak on nie ma tej odpowiedniej płytki, to mi się trochę myli, ale to na pewno nie jest jako Type 0 tutaj jeszcze? A może Silvali? Zawsze mam problem z rozróżnieniem tych popsów trochę. A nie, może to jest rzeczywiście Silvali, okej. Okay. Słuchajcie, aż przegrał ten pojedynek ze Silvali, ale ja mam nadzieję, że wyjdę obronną ręką i jakoś się uda. Aj, już musiał przestać trafiać, ale Silvali w ogóle nie trafia, więc to już w ogóle masakra. Ej, naprawdę, trzy ciosy Silvaliego, żaden nie trafiony. Nie wiem, co się dzieje, ale ja tej walki nie zamierzałem przegrać i nie przegrywam. Nagle tylko takie, imponujące. Mam nadzieję, że Silvali będzie wkrótce lepszy. A więc mówisz, że się zgubiłeś. Pomogę ci znaleźć drogę powrotną. Ej, no nie wziąłem tego Pokebola, nie wiem, co tam jest w ogóle. Ej, ale żałuję, mogłem go wziąć. Ja myślałem, że będę mógł go wziąć po walce. Najgorzej. Myślę, że Charizard można zabrać z powrotem, jeżeli będziemy chcieli. Ale to gdzie my... A, bo my teraz tu jesteśmy. Okej. Okej, okay. Dobra ludzie, to co? Dobrze widzieć, że wszystko są w porządku. Martwiłem się. Tak, dobra, że możemy dzisiejsze plany na jutro przełożyć. Okej, okay, no i to mi bardzo odpowiada. Jak najbardziej. I co teraz? O, teraz zamierza wrócić do Ether Paradise. Mają tam parę nowych informacji związanych z Nebim. Okej, okay, to może być akurat ciekawe. Biorąc pod uwagę, że Nebi ciągle teraz nam pomaga, ciągle z nami podróżuje. Czyli co ludzie?
Musimy iść dalej i teraz tak patrzę, dobra, musimy znowu kierować się na Eder Paradise, czyli nigdzie już tam, wiecie, po drodze nie idziemy, że jeszcze, może wiecie, że jeszcze coś, nie, nie, nie. Kierujemy się na Eder. Dobrze, tutaj przyniosłeś ze sobą Kosmoga. Uczyłem się trochę na jego temat. Aha, ale musi zatrzymać to dla siebie. Jest smutny z tego powodu, no na pewno. Ej, co jest grane? Ej, zaraz porwał Nebiego! Nebi został zabrany za nim. Kosmok. Ej, dobra, słuchajcie, nie wiem co jest grane, ale ten typek ukradł nam Pokemona. Zrobiłem to. Co? Użyłem tego Kosmoga, żeby przyzwać Ultra Bestię. Nikt wcześniej nie zrobił niczego tak niesamowitego. Aż to zaatakowało moją matkę. Sprawdź, czy możesz pomóc. Okej, słuchajcie. W tym momencie walczymy z Ultra Bestią, z Nihiligo. Aż w tej walce używał Pikachu. No ja może już użyję Lycanroca, o ile trafi. Dawaj. A, zaczyna się. Ale dobra, za trzecim razem trafiamy. I to jak mocno, dobra, może nie trafiałeś, ale dałeś radę. Słuchajcie, to nie był zwykły Pokémon. To była Ultra Bestia. No ciekawie. Uciekło, spieszmy się. Dzieciaki, stańcie tam z tyłu. Tak, wszystko będzie dobrze. Ej, gdzie ona zniknęła? Kosmog ją przeniósł? Lili, myślę, że wiem, gdzie możemy znaleźć naszą matkę. Musimy udać się na Pony Island, zabrać Nebiego ze sobą. Może pomóc nam w tym. On się nic nie odzywa, słuchajcie, a ty? Wszystko zrujnowałeś. Aha, fajnie, tak, ja zrujnowałem. Świetnie. Musimy iść po nią. Tak, musimy ją ocalić, ale to co ja mam zrobić? W ogóle teraz mogę wejść do jej pokoju. Taki cwany jestem, co tu znajdę? O kurcze, patrzcie, ten Pokeball zawiera Type Nula, czyli oczywiście Pokemona, który następnie ewoluuje w Silvaliego, ale nie, 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 ja tego nie biorę, aż nie miał tego fajnego Poxa. Oprócz tego widzę, że jeszcze jakieś tutaj ciekawostki mamy. Master Ball, no nie powiem, nie powiem, przyda się pewnie. Czy coś ciekawego jeszcze tutaj znajdę? Nie, tu mogę wszystko obejść kilka razy, ale miałem wrażenie, że jeszcze coś tutaj jest ukryte, czy nie za bardzo, czy może mi się myli. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, słuchajcie, wiem tylko, że Pony Island, chyba kolejne miejsce, które musimy odwiedzić. Tak więc, w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale ten Kosmog, dalej tu jest, on ewoluował, teraz jest Kosmoemem. Ciekawie, tak przynajmniej mi się wydaje. No dobra. Słuchajcie, musimy popłynąć na nową wyspę, tylko... Dobra, stąd trafię tutaj. No stąd nie pójdę nigdzie dalej. Ten też nas nie zabiera, no to teraz to powiem wam, że już nie wiem, gdzie muszę płynąć. Czyli tak, słuchajcie, była walka z Ultra Bestią Nihiligo, ewolucja Kosmoga w Kosmoema, okej. Popłynięcie statkiem na Last Pony Canyon i dotarcie tam do jaskini. Tylko którędy ja mam tam popłynąć? Holy Outskirts, nie, 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 to raczej nie tam. Dobra, wiecie co, musimy płynąć statkiem tylko... Może do Panioli trzeba płynąć, nie mam dla tego pojęcia, słuchajcie, tylko tyle wam powiem, nie wiem. Dowiem się, gdzie płynąć w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że uda nam się uratować tutaj matkę Lili. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie, jeżeli podobało wam się, to nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał, a kolejny odcinek z Pokémon Fire Rush już wkrótce na kanale. Ale to tyle na dziś, tak więc cześć i czołem i na razie. Hej!